Witajcie moi kochani ponownie na plaży. Przed wami moja trzydniowa przygoda w Raście na świeżo zwipowanym serwerze Solo Vanilla. Bez zbędnego gadania życzę wam miłego oglądania. Z początku krążyłem chwilę bez celu, zastanawiając się, gdzie mogę zamieszkać. Gdy w końcu obrałem za cel elektrownię, moje serce przebiła strzała posłana przez innego gracza. Po pojawieniu się ponownie na plaży zabrałem się za zbieranie surowców na pierwsze, prymitywne narzędzia. Go away! Run! Forest run! Okej, mamy 30 klota, możemy sobie zrobić śpiworek. Tworzy mi się już szafa, więc można zacząć budowę bazy. I jesteśmy w domu. Okej. O matko. Tu jeszcze jedna ściana. Do drewna. Czuję się bezpieczny. O cholera, mamy jakiegoś gamonia, który do nas strzela. Uciekać. No i chyba nas dopadnie, wiecie? No i leżymy. Good job, man. Na śpiworek jeszcze czekam, więc pojawiłem się gdzieś tutaj obok. Spróbujemy pójść na supermarket i zdobyć zieloną kartę, bo to nam pozwoli wejść na elektrownię, co by mi bardzo ułatwiło życie. Cholera jasna. Metal pickaxe. Jesteśmy w bardzo słabym miejscu, bo stąd musiałbym się na drugą stronę mapy dostać. No ale jak mamy metal pickaxe, to może jednak spróbuję. Po drodze wstąpiłem jeszcze na złomowisko, żeby sprawdzić, czy tam przypadkiem nie ma zielonej karty. Ale niestety, ktoś mnie ubiegł. Strój, jak ładnie. Okej, taki styl to mi się podoba. Okej, zebrałem trochę paliwa, tutaj dojdziemy zaraz do torów, więc można wrócić do naszej bazy. Można wrócić pociągiem do naszej bazy. Spróbujmy. O kurde, wykrywacz metalu, ale zarąbiście. Wiem, że jakieś misje mieli z tym dodać, więc mam nadzieję, że już dodali. O, lernik jeden zaatakował mnie. I ja cię kręcę. Leży. Jest, moi kochani, mamy pociąg. Siadamy i odjeżdżamy stąd. Wróciłem ze 127 skrapami, więc wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Przepalę sobie jeszcze tą ropę tutaj niedaleko i będziemy mieli na piecyk. Niedobrze, spierdzielamy. Wiem, że oberwał ode mnie też dwa razy, ale... znaczy raz. Ale mam za dużo sprzętu przy sobie, żeby ryzykować. Dobra, potrzebuję pieca, czyli teraz idę przepalić tą ropę, akurat się noc robi. Zrobimy sobie piec, przepalimy metal na... żeby stworzyć drzwi i przy okazji pójdziemy też po beczki i spróbuję przerobić trochę komponentów. No, 45 minut po wipie, my mamy już 250 skrapa prawie. Rewelacja.
Okej. Myślę, że będę miał trud tutaj ze znalezieniem jakichkolwiek rzeczy do nauczenia się. Tak więc nauczymy się po prostu po kolei. Do samego ładunku wybuchowego satchela. Chciałbym się nauczyć tych podstawowych rzeczy chociaż w pierwszym wipe'ie. Bo przed nami kolejne 3, znaczy 4 tak naprawdę łącznie z tym. Ponieważ to jest dzień for swipe'a, czyli mamy cały miesiąc na rozgrywkę. I pierwszej rzeczy, jakiej się nauczę, to będzie oczywiście siekierka. Strzegłem tam gościa za tym domkiem. Nie wiem, czy będzie chciał się ze mną bić, bo jakoś się jak na razie skrada. A ja zepsułem to. I hoppa! Przeskoczyłem. O cholera, tam jest zielona skrzynka w środku. Chciałbym ją dostać. Ale to może za chwilę. Oh, shit. Okej. Dobra, jesteśmy teraz już w miarę ubrani. Mam od nowa secik zrobiony. Idziemy po skałki. Przed chwilą pozbierałem trochę drewna. Przepaliło też się trochę metalu. Stworzyłem sobie już kolejne drzwi, więc jest tutaj bezpiecznie. No i ruszamy. Muszę zebrać trochę matsu, żeby tu się przepalało. I pójdziemy na zbieranie skrapa. O, ty mały szkrabie. Ale miałeś ładny sprzęcik tutaj. Mamy kolejnego szkraba do kolekcji, który był w miarę wystakowany. Przyszedłem na outpost, żeby przerobić sobie trochę kamienia na drewienko. A raczej kupić sobie drewno za kamień. 6500. O, myślę, że git. No ciekawą rzecz zrobili. Są różne teraz recyclery. I ten na outpoście na przykład ma 40% efektywności i 8 sekund przerabia każdą rzecz, jeżeli dobrze rozumiem. Czyli jest po prostu słabszy, wolniejszy. A te w, na przykład na elektrowni i tak dalej są szybsze. Bardzo ciekawe. Ciekawy jestem, gdzie jest najlepszy recycler. Dobra, czas rozbudować troszkę naszą bazę. Zrobimy sobie tutaj wejście na górę, a tutaj wyjście na dwór. Piecu się przepala, poczekamy, aż minie ta straszna noc i pójdziemy sobie na beczki. Metal się przepala, idziemy pozbierać trochę skrapa. Może uda się znaleźć w skrzynkach jakąś fajną recepturę. No, mamy gościa jakiegoś. Został w łeb. Wow, co to było? Już myślałem, że po trzech strzałach nie zginął mi się coś. To chyba lagi serwer. O cholera, jeszcze ktoś biegnie. O cholera, ale nie trafiłem heada. Co to było? Nigdy w życiu jeszcze tak nie strzeliłem. Nawet nie wiem, gdzie on umarł. No ten wypad uznaję za udany. Myślę, że
Całkiem dużo skrapa przynieśliśmy, jak na taką krótką wyprawę. Okej, zbroiłem się troszkę bardziej. I idziemy na opuszczony supermarket, może tym razem uda się zdobyć zieloną kartę. To by nam ułatwiło zdobywanie skrapa i ogólnie chodzenie na elektrownię, bo byśmy mogli wchodzić... O, chodzić do środka. Spróbujmy zabić tego koleżkę. No i leży pięknie. Za dużo nie miał, ale... Dobre i to. O, tam się dwóch strzela. Zobaczcie, lewy górny róg teraz. Może się dołączymy. Tylko oka, niestety, ale z kimś się tutaj bił. O, ten ktoś miał gwoździorkę. To już nie byłoby tak łatwo. Ajajaj, no niestety, tutaj karty również nie ma. Cholipka. Mamy go. O cholera, ile itemów. Oh shit, co jest? Naprawdę? Okej. Dobiegliśmy z tym całym lutem. Najbardziej mi zależało na młocie pneumatycznym. No i na tym skrapie oczywiście i wszystkich tych komponentach. Ale rewelacja, z takiego golaska. O, jakaś walka, muszę się dołączyć. Coś im tu nie idzie. Mamy 7 beczek z olejem napędowym, więc trzeba będzie w końcu zrobić sklepik. Ale najpierw kolejna beczka, bo brakuje mi tutaj kompletnie miejsca na nic. A wiecie co? Użyjemy tego detektora metalu, który wcześniej znalazłem. Już mi to zaczyna coś pikać, nie pamiętam jak tego się... O, już pamiętam jak się tego używa. I potrzebuję trochę surowców, żeby dalej przepalały się w piecu, tak więc... O, czekajcie. Jednak zmiana planów. Idziemy przerobić jak najszybciej te wszystkie komponenty. Bo musimy po prostu zdobyć skrapa, żeby nauczyć się tego waterpipe'a. 225 jeszcze mi brakuje. I jak będę miał waterpipe'a, to będę czuł się bezpiecznie. Poszedłbym na posterunek, żeby to wszystko przerobić, ale wydaje mi się, że te recyklery dadzą mi po prostu mniej skrapa. Z tych wszystkich komponentów, które mam i na elektrowni na przykład, będzie to bardziej opłacalne. Dobra, mamy wszystko, tylko teraz wrócić z tym do domu. O cholera, właśnie strzała obok mnie przeleciała. Oh shit. Oh shit, znowu. Czyli ktoś tam był cały czas. Uff, jesteśmy. 270 skrapa. Nauczmy się tego, moi kochani. Water pipe jest nasz. Teraz 125 na dubeltówkę i to już będzie w ogóle rewelacja. No i potem trzeba będzie iść tutaj w rewolwer i satchele. No i latarkę oddzielnie oczywiście. Jest noc, więc może teraz uda się poszukać czegoś z detektorem metalu.
pierwszą flagę. Ale to jest mega niebezpieczne. Naboje do pistoletu, naboje 5.56 i trochę metalu. Rewelacja. Hełm z puszki po fasoli, to jest bardzo dobry przedmiot. Dobra, zrobiłem drugie piętro, bo tutaj mi się już nie mieścił stół do badań. Tutaj mamy wyjście jeszcze na górę, w razie czego będzie, ale na razie jest to niepotrzebne. I tu postawimy stół, potem gdzieś tam coś jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Kuźwa, to się przy stole drugiego poziomu robi? Niemożliwe. Byłem pewien, że przy stole pierwszego. Ale nie no, w sumie cały ekwipunek z znaków jest przy drugim, więc... Nie wiem, czemu tak myślałem. Idę jeszcze szukać. Podoba mi się to. Kolejny hełm z puszki po fasoli. Po kawie, przepraszam. Zjedzmy sobie kotleta, albo i nawet dwa. Wypijmy wodę, która tutaj jest i idźmy na beczki. Zrobię sobie mojego kija baseballowego i myślę, że możemy iść. Spróbuję pójść na tą drogę i aż do kopuły i supermarketu, znaczy stacji benzynowej. Zobaczymy, może tutaj będzie mniej uczęszczana i zdobędziemy tam naszą wymarzoną kartę. Powinienem też iść po skałki oczywiście, bo nie ma... Nic tu się nie przepala, ale jak zwykle nie do czasie jestem. A tam jest mnóstwo skałek, o cholera. Jeszcze jedno. Zapomniałem najważniejszej rzeczy zrobić. Water pipe. No, teraz można iść z jednym nabojem na razie, ale siara mi się przepala. Panel słoneczny, jak zajebiście. O cholera, oberwaliśmy od kogoś. Nawet nie bardzo wiem od kogo. Okej, pobieg sobie. Praca, o cholera. Widzi nas? Nie. Oh shit, zobaczył nas z powrotem. Pierdziele, wyrzutnia pocisków i jeszcze jedna zielona skrzynka. Teraz to mi szczerze mówiąc średnio potrzebne, ale mogę to sprzedać. Może ktoś będzie potrzebował. O, ktoś tu coś przepala w środku. Poszedłbym tam, ale mam za dużo skrapa przy sobie.
Jest gościu z gwoździorką, patrzcie. Idziemy. Pierwszy. Oh shit. Kolejny ziombel z pełnym ekwipunkiem. Co tu się odwala? Posprzątałem troszkę w skrzynkach. Tutaj mamy teraz przedmioty. Na dole komponenty. Tutaj wszystkie bronie, jakieś ubrania, takie inne. Amunicja na dole. Tutaj są wszystko związane z przepalaniem, z rajdowaniem, jedzonko. No i grill, to już było. Zbierało się jakimś cudem 335 skrapa, chociaż wracałem ze 145 miałem w plecaku. No i latarnia nie włącza się. No i odkryjemy sobie chyba już nawet to 370, no to prawie. Czyli odblokowujemy flarę, amunicję do pistoletu, rewolwer, moi kochani. No i binkana chyba. Pyk. I to zabrakło nam dosłownie kilku. 25? Tak? 35. Dobra, przyszedł w końcu czas, żeby wybrać się na skałki, tak więc biorę nasz młot pneumatyczny i ruszam. Okej, stworzyłem sobie rewolwer, bo w końcu czemu nie, jak się go nauczyliśmy, no i będzie bezpieczniej trochę, zbierając skały. Zebrałem z tamtej strony, to teraz czas przyszedł na tą, tam za dużo nie było niestety. Się pali, muszę ulepszyć bazę i zrobię sobie przerwę do jutra. Zobaczymy, czy przetrwa nasza baza. Ulepszyłem miejsce z szafą do haku, poza tymi tą ścianką z drzwiami, bo już nie starczyło mi materiałów. I dorobiłem trochę drzwi i takiego ala honeycomba zacząłem. Tutaj wstawiłem drzwiczki, tutaj jeszcze jedną partię i tutaj pojedyncze. To miał być sam honeycomb, ale wiecie, stwierdziłem, że większość osób wchodzi w pierwsze dni drzwiami po prostu, więc czym więcej drzwi, tym lepiej. Dobranoc, widzimy się jutro. Nowy dzień, nowa ja, jak to mówią. Moi kochani, zaczynamy kolejną przygodę. Baza przetrwała całą noc, więc jestem zadowolony. No ale w sumie kto miałby to zrejdować? Stworzyłem sobie nowy secik, bo raz puściłem tutaj żonę, żeby poszła sobie po trochę farmy, no i jej się umarło. Więc mamy po prostu na nowo stworzone, plus strój antyradiacyjny. Bluza drwala to się nazywa. Ciekawe. Bardzo fajny skin. Tak, w ogóle. Teraz pójdziemy sobie... O cholera, statek ma nowy dźwięk. Pójdziemy sobie teraz na trochę farmy, jak z rana najlepiej, a później pozbieramy jeszcze nieco skrapa na odblokowanie satchela i może coś zrajdujemy, co wy na to? Uff, udało się wrócić. Dosyć sporo się zyskałem tą podróżą. Cała wieltara nasza, mod pneumatyczny prawie jest zużyty. A teraz sobie to wszystko wrzucimy w piece. Może jeszcze dorobię więcej piecy i pójdziemy po skrapa.
Masz się zrobić dzień, więc możemy przy okazji odblokować tutaj sobie jakieś podstawowe rzeczy z prądu. Przynajmniej, bo panel słoneczny już mamy. Na początek jeden wystarczy. Potem się to jakoś rozbuduje i tak nie mam śmieci elektronicznych. I zrobimy sobie po prostu światło w domu. Bo to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy. No, i światełko jest. Na razie jest mało prądu w naszej baterii, więc słabo świeci. Ale działa. Zrobiłem sobie też jedno światełko na zewnątrz. Tutaj na górze. Myślę, że jest okej. I postawiłem stół do mieszania, bo zaraz się powinien przydać. O, kolejny stół do mieszania. I mamy zębatki, czyli będę mógł zrobić sklepik. Chciałem sobie sklepik postawić, ale nie bardzo wiem gdzie. I tutaj byłoby idealne miejsce, zrobiłbym drzwiczki. Ktoś mógłby przyjść, podlecieć dronem też. Ale niestety postawiłem tu ścianę, więc muszę ją rozłupać w nocy, jak nie będę miał co robić. Postawić tu framugę na drzwi i postawimy sklepik. Mamy 4 panele na dachu. Udało mi się z tych traszy zrobić. Potrzebuję tylko jeszcze nauczyć się tego czerwonego pylitka, takiego, który połączy mi te panele w jedno. No i zamontować to wszystko do jakiejś większej baterii, której jeszcze nie umiem. Ale można szeregowo małe połączyć albo coś, jest dużo opcji. Tak więc idę sobie teraz po drewno na outpost kupić, żeby w piecach się paliło szybciej. 4 piece sobie stworzyłem, no i będziemy zajmować się skrapikiem, żeby odblokować ten prąd do końca i satchela. To będzie ryzykowna akcja, ale dużo paliwka tutaj leży. Tak więc spróbujmy. Okej, przeżyliśmy, nie wiem jak, ale się udało. Konik. I to z dobrą energią. O cholera. Biorę. No i pięknie. Cały plecaczek drewna. O to mi chodziło. Baza ulepszona do metalu, najważniejszej części, przynajmniej ten środek. Paliwa mamy od cholery. Z zapasem drewna to samo, wszystko się pali w piecach. Czas zebrać tego cholernego skrapa. Skąd ty do mnie strzelasz, mały farfoslu? Tam. Leży. O, zielona karta, moi kochani. W końcu zielona karta. No to jak już nam przyniósł, to sobie wejdziemy, co? I tu kolejną dostajemy. Rewelacja. O, shit, man. Mamy plecak. Ja pierdzielę. I niebieską kartę miał. Ja pierniczę. Ta aktywna i teraz co, niebieską tu można wejść? O, cholera. I czerwona, haha. O, kolejna wyrzutnia rakiet. Znaczy tych i rewolwerek. Pocisków namierzających, cholera. No to wracamy. Ja jestem zadowolony z wypadu. Zyskaliśmy naprawdę sporo. Plecak i jakieś inne graty, ale fajnie. Mamy karty, to najważniejsze. Dobra, wiecie co? Jest skrzyneczka na zajezdni, więc spróbujmy tam pojechać. To będzie dosyć trudna akcja. Możemy stracić seta konia, ale spróbujmy. Okej, konia zostawiamy tutaj. Krzaku, o cholera, poszedł sobie gdzieś. I lecimy tam.
Skrzynka jest odpalona, widzę, więc ktoś tu na 100% jest. Czyli nie robimy tego na szybko, tylko po cichutku. No cholera, skrzynka się właśnie odblokowała, ja się nie mogę ruszyć, więc naprawdę jest grubo. O cholera, pod pociągiem siedział, ja pierdzielę. Ogólnie miałem plan czekać, ale stwierdziłem, że jeżeli wszyscy mają laga na serwerze, to on też mógł mieć i coś mu się musiało jeszcze zaciąć. No i stwierdziłem, że pobiegnę jak najszybciej, żeby mieć szansę po prostu na podniesienie, a nie wiedziałem, gdzie on jest, więc... No ale trudno, tak jak mówiłem, spróbowaliśmy, można było dużo zyskać. To był taki jackpocik. Włączmy sobie światła i idźmy rozłupać tą ścianę, o której wam mówiłem, żeby postawić sklepik. Mamy sklep, moi ukochani widzowie, i zaraz sobie go zaopatrzymy. Walk and drone, można sobie przyjść, kupić albo kupić dronem. Takie rzeczy są wystawione. Teraz łączmy... A, jest włączona jego transmisja, no to powinien się sklepik na mapie pojawić. Zobaczmy, czy działa. Działa wszystko. Ale będzie prochu, moi drodzy. Ho, ho, ho. 125 skrapa, otwieramy stół i uczymy się satchela. Tak jest. Bluza. Leżysz. Teraz dostał. Biegniemy za nim. Leży. Przeszedłem się po tych drogach tutaj w jedną, w drugą stronę, ale niestety za dużo skrapa tam nie znalazłem, więc pójdziemy jeszcze raz na elektrownię, wziąłem karty, bezpiecznik i spróbujemy tam coś zdobyć. W sklepie oczywiście jeszcze nic się nie sprzedało. Minęło jakieś 20 minut od jego wystawienia. No i to jest mniejszy serwer niż ten oficjalny solo, więc może być trochę ciężej ze sprzedażą. No niestety tutaj już ktoś był, więc nic nie zdziałamy. Chyba że nie otworzył niebieską kartą wejścia, ale wydaje mi się, że jak ktoś tu przychodzi już z kartami, to ze wszystkimi. Te, tutaj też było otwarte, więc spóźniliśmy się. Zrobię sobie teraz przerwę, a po powrocie pójdziemy w takim razie na metro, bo jeżeli tutaj nie ma żadnych beczek, skrzynek, wszystko jest zajęte, na drogach to samo, to myślę, że w metrze będzie mniej osób. Moi kochani, sprzedało się trochę rzeczy w naszym sklepie i teraz stać nas na stół drugiego poziomu. Tak więc stwórzmy go sobie. Nie wiem, ile trzeba mieć haku na to, ale mam nadzieję, że mi wystarczy. Tak jest, 20 haku tylko. No i moi drodzy, zaczynamy kolejny etap, czyli stół drugiego poziomu. Wstawienie garażówek, ale najpierw odblokowanie ich i nauka lepszych rzeczy od elektryki, związanych z elektryką, czyli piece elektryczne. Do tego duża bateria, albo średnia. I potem można już się wziąć za jakąś broń, bo na tym mi... Najpóźniej, że tak powiem, zależy. Co za kropeczki są tutaj kolorowe? Jakby ktoś farbą malował. Fajne. Widzę, że właśnie statek podpływa na port, więc sprawdźmy to sobie. Nie mam za dużo rzeczy jakoś, ale spróbujmy. Mamy pierwszego tutaj łobuza. O. Kilka przedmiotów miałeś. I drugiego łobuza. Cholerka.
Chyba się jednak wrócę, bo powiem wam, że mamy sporo tego. Jakbym miał siekierkę, to byśmy sobie postawili domek. Tutaj. Cholera, no nie mam nic takiego. O, siekierkę mogę stworzyć szybko, dobra. Dobra, domek stoi, odłożyłem rzeczy, biegnę szybko na statek, chociaż już się tam strzelają od dawna. Statek zatrąbił dwa razy, jestem ciekaw, czy uda nam się w ogóle coś uzyskać. Nie chcę w ogóle nic ze statku, tylko chciałbym chociaż kogoś zabić, żeby może coś zdobyć nowego. No, tam na górze jest gościu. Zobaczcie, strzela do wszystkich. O cholera, co jest? Naprawdę? Nie wierzę, gościu za oką tu stał. Ja pierdzielę. No niestety, ja mam pecha do takich rzeczy, zawsze to tak wygląda. Nauczymy się strzykawki jako pierwszej. I w stole drugiego poziomu już nie chcę iść drzewkami tak po kolei, bo tam jest jakiś podatek. I więcej musimy wydać. Spróbuję się tu nauczyć jak największej ilości rzeczy. Spróbuję coś kupić. Garażówki, od tego zaczniemy na pewno. Muszę ich tu gdzieś poszukać w dobrej cenie. I tak samo pieca elektrycznego. Mamy prawie 2000 prochu strzelniczego, więc można z tego zaraz zrobić sobie saczele, prawie 8 sztuk. Bo z 1000 są 4 sztuki, jeżeli dobrze pamiętam. Ale rajdami zajmiemy się za chwilę, muszę odkryć przynajmniej podstawowe receptury. Leczmy się do pełnego HP. O, Kiwon chodzi, moi drodzy. Idziemy tam. Gość chodzi po antenach, chyba on odpalił Kiwona. Spróbujemy mu to podwalić. Cholera, jedzie tam sobie na Tyrolce. Nie wiem, czy on po to przyjdzie, czy nie. Uuu, palisadę mamy, ale pięknie. Na tym mi zależało. No i wchodzimy. Kolejna czerwona karta i trzy niestety zwykłe skrzynki, ale dobre jest to... O, saczelek miło. Dobre jest to, że zębatek 4 sztuki przyniesiemy. Oho, ktoś tu przerabia. No i mamy go. Okej, pójdę teraz na posterunek, żeby przerobić troszkę kamienia na drewno, zamienić. I sprzedamy sobie dwie czerwone karty. Z tego co widzę, są one po 80 skrapa za jedną, więc myślę, że to się opłaca. O, właśnie tutaj. Faktycznie sprawdziłem, co dodała ostatnia aktualizacja. I tak jak myślałem, w recyclerze na outpoście dostajemy po prostu, nie dość, że wolniej się przerabia, to jeszcze dostajemy mniej materiału z przerobionego komponentu, więc przestało tu się opłacać. Teraz wszyscy będą rezygnować z bezpieczeństwa i przerabiać wszystko w mniej bezpiecznych miejscach po prostu, żeby zyskać więcej. I ma to sens moim zdaniem. O cholera, wilk. Nie. Czy on mnie odpuści? Odpuścił. Nadszedł czas na trochę farm. Młot pneumatyczny w dłoń. I ruszamy. No i jesteśmy, misja udana. Mamy znowu pełny plecak skałek różnego typu. Wyhaczyłem właśnie mega ofertę na drzwi garażowe razem z piecykiem. Oho. Łącznie można to dostać za 1300 siarki. Akurat tyle udało mi się uzbierać. I na ten moment nie jest mi to aż tak bardzo potrzebne jak garażówki i piecyk, więc biegnę kupić. No i jest. Teraz to mi się podoba. Jest to bardzo fajne, tak otwarcie.
końcu można bezproblemowo przechodzić. Wyszedłem pobawić się z niedźwiadkami, ale niestety przeszkodził mi jakiś fajfus. Zaczęliśmy się strzelać. Trafił mnie sporo razy i już myślałem, że będzie po mnie, ale uciekłem za pociąg i uleczyłem swoje rany. Ponowna walka i ponowne ukrywanie. Zacząłem się wykrwawiać, więc ukryłem swoje wszystkie rzeczy i liczyłem na to, że ich nie znajdzie. Jak najszybciej wybiegłem z bazy z samą gwoździarką i szukałem swoich rzeczy. Na szczęście były na miejscu. Mimo wielkich ciemności, w drodze do domu jakoś mnie zauważył. O cholera! Jak on mnie widzi? Cholernik jeden, no. Ja go nie widzę kompletnie. W panice ukryłem się pod pociągiem i przeczekałem tam resztę nocy. Gdy tylko zrobiło się bezpieczniej, udałem się w stronę domu. Ktoś kupił coś za 120 skrapach? Chyba te oleje napędowe. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ktoś biegnie. Leży. Dobra, moi drodzy, pójdziemy sobie teraz na metro. O! Ktoś tam coś zbiera, skałki jakieś. To jeszcze pójdźmy po niego. Leży. Chyba mamy petkę, moi drodzy. Tak jest, petka. O to chodziło. Nikt w sklepach nie sprzedaje tego pistoletu. A strasznie chciałem go mieć. Teraz to nam ułatwi pójście na... pójście na metro. Bardzo dobrze. Jest i on, nasz pistolet zabawkowy. O, jak ja lubię tą broń. Okej, wydaje mi się, że niczym nie zapomniałem. Mamy dużo leków, dużo bandaży, trochę jeszcze klota, w razie czego nożyk, apteczkę, gdyby nas boty powaliły. No i amunicji sporo. Plus nasz secik. Nie mam latarki niestety, to będzie utrudnienie, ale musiałbym 225 skrapa zużyć, żeby się jej nauczyć, więc idziemy na metro. Jednak ulewam tą długą drogę, po prostu jak umrę kiedyś, to pojawię się w tym schronieniu i przeniesiemy te rzeczy z powrotem do domu. Nawet nie wiecie, jak jestem obsyrany. Dawno tu nie byłem. To powinny być boty. Nie wiem, gdzie one są. Dawno już nie byłem w metrze, więc mega się stresowałem. Było tam od cholery botów, więc gdyby nie nasz nowy pistolet, byłoby naprawdę ciężko. Pierwsza zielona skrzynka i w niej Akabadi. Okej. Nie wziąłem niestety paliwa, tak to byśmy sobie pojechali pociągiem z jednej stacji na drugą. A tak muszę zasuwać z buta. Ej, mówiłem, że zawsze czegoś zapominam. Dobra, jesteśmy na kolejnej stacji.
Kolejny plecaczek. Chyba go też sprzedam, bo jakoś nie lubię z tymi plecakami chodzić. Poprzedni zszedł za 100. Może wystawię go za trochę więcej. O! Tam z gościa petkę zdobyłem, z tej bym się bardziej cieszył. Za pierwszym razem, ale... Dobre i to. PSMG bad. No dobra, fajny wypad, tylko żebym z tym wrócił teraz. To będzie rewelacja. Myślałem, że wyjdziemy w jakimś porcie, a wyszedłem na jakimś kompletnym zadupiu. Tu, w lewym górnym rogu. Chciałem jeszcze zajść na opuszczony supermarket albo coś, ale... Mam tego sprzętu dosyć sporo, więc... Lepiej z tym wrócić. No i jesteśmy. Zobaczmy, czy się w sklepie coś sprzedało. Nie, niestety nic. Idziemy zająć się elektryką. Dobra, moi kochani, minę dzisiaj starczy. Jutro zrobimy sobie lepszy prąd, bo nie mam elektrośmieci, żeby stworzyć średnią baterię. I jak zrobimy sobie lepszy prąd, to zajmiemy się w końcu rzeczą ważną, czyli rajdami, plus zabezpieczymy jeszcze bardziej bazy, czyli zdobędziemy zębatki na więcej garażówek i wzmocnimy naszego honeycomba do metalu. Plus zrobię sobie mury z drewna, bo to tak bardziej... Żeby to zrobić taki gród. Bo się ich nauczyłem właśnie. No to... Dobranoc, moi drodzy. Kolejnego dnia przygotowałem sobie komponenty do przerobienia oraz kamień i czerwone karty, żeby pójść na outpost. Stworzyłem też dużo pistoletów, żeby wystawić je w naszym sklepiku. Następnie usłyszałem, że płynie cargo, więc z petką już miałem większe szanse. Stwierdziłem, że może kogoś uda mi się tam zabić. Na pewno nie miałem planu, żeby wchodzić na statek. Za pierwszym razem zabiłem kilka botów, ale po pewnym czasie nie wiadomo skąd zabił mnie jakiś gracz. Wróciłem po itemy, wszystko leżało na miejscu, podniosłem i stwierdziłem raz kozi śmierć, spróbujmy wejść na statek. Jak na pasach obejrzałem się w lewo, w prawo, ale nikogo nie zauważyłem. Po sekundzie otrzymałem headshota z shotguna z odległości 10 000 km. Zdenerwowałem się. A najlepszą rzeczą na nerwy jest farma. Po powrocie do domu stworzyłem piece elektryczne, postawiłem je, podłączyłem panele słoneczne i skonfigurowałem nasz cały automatyczny przemysł. Oj, moi kochani, pofarmione. Tutaj mamy całą skrzynkę tego, co udało mi się zabrać. Jest tego sporo. 4000 siarki, z tego zrobimy sobie jeszcze proch zaraz strzelniczy i zaczniemy rajdować. Porobiłem też trochę elektryki, przerobiłem tutaj co nieco, dodałem piecyki, tylko nie mam tu światła, to jest problem. Postawiłem piece elektryczne, teraz one mogą się włączyć, tylko muszę wyłączać najpierw to, żeby działało mi tutaj, bo nie mam średniej baterii, jeszcze nie mam tych transza i to jest problemem największym. I dopiero jak odłączę tutaj kabel, żeby nie dawało w ogóle prądu do świateł, to wtedy ten piec mi zaczyna działać. Zrobiłem sobie też automat, że jeżeli wrzucam coś do tej skrzynki, nieprzepaloną rudę metalu, siarki czy tego mocniejszego metalu, to automatycznie stąd idzie do piecyków i w drugą stronę z pieców wychodzi przepalone i wraca tutaj. Więc no naprawdę bardzo fajne. Bardzo fajna automatyzacja. Skrzynię mam tutaj pełną już,
szafę. Nie mam co z tym materiałem w ogóle robić, tego metalu mam od cholery. Mogę to zacząć w ogóle sprzedawać chyba. Ej, to jest dobra opcja, sprzedawać to. No i mamy jeszcze trochę skrapa, mogę tutaj sobie podkrywać niektóre przedmioty. Ale jeszcze to zostawię. Jeszcze zostawię, bo może po rajdach zdobędziemy coś ciekawego i będę chciał się tego nauczyć. A teraz chciałbym zrobić proch strzelniczy ze wszystkiego i zobaczymy, ile nam wyjdzie saczeli. Jeszcze zerknijmy sobie do sklepu, bo wstawiłem tutaj trochę rzeczy za siarkę. O panie. Wszystkie pistolety się sprzedały. O cie panie. Tu miałem 3, 4, 5, 6 pistoletów. Te maski widzę, że się nie sprzedają, jak ja wystawiłem za co? Za 600, a pistolety po 900. No to myślę, że dobra cena, ale jak zeszły wszystkie, to znaczy, że trochę za tanio. Chociaż ten pistolet jest bardzo, bardzo dobry i mówiłem, że nikt go nie sprzedaje, jak widzieliście. No i coś jeszcze musiało się sprzedać. Plecak się sprzedał wcześniej. O! Zobaczcie, piece się sprzedały. Mamy 8 zębatek, bardzo fajnie. I chyba trochę olejów. Ja pierniczę, ale będzie siary do przepalania. Ktoś przy nas właśnie ładuje jakąś bazę, więc idę tam szybciutko. Może zdążę. Przeniosłem jeszcze te piecyki wszystkie na górę. Tą skrzynkę i całą elektronikę od tego. No ale niestety ta bateria moja mała nie obsłuży więcej niż 3 piece. Więc muszę znaleźć elektrośmieci, żeby zrobić to lepiej. Ktoś tu się na elektrowni bije. Przed chwilą tu ktoś rajdował. Co chwilę coś się przy mojej bazie dzieje. O, tam jest gościu, patrzcie. On ma jakąś automatyczną broń, więc jedyna szansa, żebym go zabił, to z zaskoczenia. No cóż, był i się zmył. Nie ma. W końcu miałem tyle metalu, że nie wiedziałem, co z nim robić, więc stwierdziłem, że zrobię bunkier i ulepszę naszą bazę do metalu. Okej, okay. Na ten moment wygląda to tak. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, prawie 6000 prochu strzelniczego. Tutaj będzie jeszcze 1000, jeżeli to wszystko się przepali, czyli ile? 7000 prochu prawie. Z 1000 mamy, z 1000 prochu, tak? Mamy 4 saczele, z tego co kojarzę. 4, 8, 12, 16, 20, 24 tam będzie jeszcze. No to około 26 saczeli będzie. Na jedne drzwi schodzą 4 saczele. To coś tam już można zrajdować chyba, co? Tylko brakuje mi już metalu. To jest problem, bo ulepszyłem bazę. Jest to teraz taki potężny jeżyk. Mam od cholery kamienia, ale no nie chcę robić tej bazy takiej brzydkiej. Zależy mi na tym, żeby ona jakoś fajnie wyglądała. A prezentuje się teraz naprawdę rewelacyjnie. Jeszcze chciałem zrobić taki daszek jakby, ale coś mi nie wychodzi, jak łączę dwa dachy, to chodzi taki dziwny trójkąt na ukos. Jeszcze z tym pokombinuję, tylko muszę pozbierać więcej metalu, ale to przy okazji już później. Tak. Tutaj jeszcze dorobię honeycombę ewentualnie, bo teraz dodałem tu i z tej strony. Ulepszyłem wszystko na górze do metalu. No wszystko się udało. No i zostało nam tam lekko ponad 2000 fragmentów metalu, więc troszkę mało. Bo nie mam z czego za bardzo teraz zrobić już wybuchów. Bo binkeny tworzy się właśnie z metalu. Zrobię z tego, co mam w szafie. No i trzeba będzie dozbierać, żeby nam się baza nie rozpadła. Dobra, idę przerobić teraz sporo rzeczy, więc mam nadzieję, że się uda. Nie chcę przerabiać na placówce, bo tak jak wspominałem wam, jest tam... No mniej po prostu dostajemy produktów, tych materiałów z tego, co przerobimy. Teoretycznie, jak kiedyś było załóżmy 100%, no to teraz jest 80% na placówce dostajemy, a 120% dostajemy w innych miejscach. Więc warto ryzykować i chodzić po prostu na takie tereny,
gdzie mogą nas przytrafić, nam się przytrafić jakieś złe rzeczy. Czym większe ryzyko, tym więcej możemy zyskać. Właśnie wywaliło mi rasta, jak przerabiałem rzeczy w przerabialce. Jeżeli my to przeżyjemy, to będę naprawdę wielkim szczęściarzem. O kurwa, żyje. Niemożliwe. 540 skrapa, ja pielniczy. Za 4 minuty mnie w grze nie było. Uciekamy do domu. Jesteśmy. O matko. 807 skrapa. Nauczę się bluzy, spodni. Ale tego kiltu ze znaków to spróbuję poszukać, bo ten podatek w stole może nas zjeść. Moi kochani, 29 satelli i 3 granaty z puszki po fasolu. Oh my god. To jest naprawdę dużo drzwi do wywalenia, albo ścian nawet. Jeszcze nigdy chyba tyle nie miałem. Powiem wam, że sklepik to jest naprawdę dobra farma. Wszystkiego. Można takie biznesy porobić. Nie wiem, czy się nie zajmę głównie tym sklepem w następnych wipach, żeby wyrobić taką perfekcję, że wchodzę do gry, wiem co zbierać, wiem co sprzedawać, żeby zyskać. Ten instynkt handlowca jednak siedzi we mnie od lat. No, ale teraz skupmy się na znalezieniu jakiejś bazy, którą chciałbym zrejdować, którą mógłbym zrejdować. No i będziemy powoli sobie z tymi satchelami tam się przemieszczać. Coś wokół mojej bazy oczywiście, żeby nie biegać za daleko. Może zaczniemy od takiego małego pyltka. Tutaj 2 na 1 plus drzwi wejściowe, czyli byśmy mieli 4 satchele, 8 satcheli plus pewnie jeszcze jedne drzwiczki tutaj będą. Albo już nawet nie będzie. Spróbujmy, co? Ta baza też wygląda interesująco, ale jest chyba za duża, co? Nie byłbym w stanie tam wejść. Tutaj ma ściany metalowe. Tutaj też trochę. Jakieś dziwne okienka takie do strzelania jakby. Trochę to jak piec wygląda też. Dla mnie zbyt skomplikowane, jak ja się nie znam za bardzo na rajdach. Ta baza też jest interesująca. Chyba kogoś słyszałem. Albo mi się zdawał. Tylko mamy tutaj dwa sufity z metalu, czyli ktoś zaznaczył, że w tych miejscach ma coś ważnego. Zrobimy tą małą baskę, a później przyjdziemy tutaj może. Myślę, że to jest dobra opcja. Jeszcze zanim zrobimy tego rajda, pójdę sobie na outpost. Przepalimy tą ropę, kupię za paliwo, za 75 paliwek. Ktoś sprzedaje koktajl Molotowa. Chciałbym się go nauczyć, bo to jest naprawdę jedna z istotniejszych rzeczy, przynajmniej na początku wipe'a. A przed nami jeszcze 3 wipe'y z tymi blueprintami, które mamy. A plus dodatkowo jest to dobra rzecz na szafę. Żeby nie rzucać całego satchela na szafę, albo nie łupać go siekierami przez pół godziny, to wystarczy jeden mołotow i z głowy. O, tutaj jest fajna baska do zrejdowania mołotowem. Chciałem tą całą ropę przepalić, ale za długo to trwa, więc stwierdziłem, że kupiłem sobie też rafinerię. Tylko muszę zebrać 125 skrapa, znaczy iść znowu z nim tam i kupić sobie tutaj rafinerię. Nauczymy się jej, postawimy. Ogrodzę też to wszystko palisadami, będzie bezpiecznie. A jak zrobi się noc, to pójdziemy na rajda. Tu sobie przygotowałem rzeczy na rajda. Jeszcze stworzę sobie z tego metalu drzwi, loka. A tutaj schowałem satchele, myślę, że nikt się nie będzie spodziewał. Wymieniłem sporo naszego kamienia na drewno, stworzyłem palisady i zacząłem je rozstawiać. Okej, mój gród został ukończony. Tutaj można jeszcze honeycomba zrobić, jakieś zadaszenie fajne, takie ukośne daszki. Ale ogólnie jest spoko. Tutaj jedyny problem miałem taki, że nie wiedziałem, czy dać tą bramę, no ale jak jej nie dałem, chodzi mi o dostęp do sklepu dla ludzi. Będę musiał zmienić po prostu na tylko dla dronów, albo zrobić jakieś wejście, nie wiem, na zewnątrz, może coś takiego.
Może tutaj będzie sklep. Może jakoś z zewnątrz ten sklepik postawić, coś takiego. A w tym miejscu muszę jeszcze kolczatkę postawić. Chociaż widzę, że i tak nie pozwala mi to przechodzić, ale tak na wszelki wypadek. Nadal czekam na noc, żeby ruszyć z rajdem. Więc podejdziemy sobie. O, ktoś właśnie stanął przy naszym domu. Podejdziemy sobie jeszcze raz na outpost, wymienię jeszcze kamień dwa razy na drewno. Kupimy sobie za 25 haku Thompsona, żeby nie lecieć z pistoletem na rajda, bo aż tak głupio troszkę, nauczymy się go od razu. Dodatkowo kupię rafinerię, na miejscu dam jest za 125 skrapa i za 40 skrapa jest szafka. Na szafka na ubrania to się chyba nazywa, więc sobie ją postawimy też tutaj, nauczę się jej. Bo warto mieć taki secik od razu na wyjściu. Thompson zamówiony, teraz jeszcze rafineria. I gdzieś tu musi być szafka w sprzedaży. Tylko gdzie? No i jest. Pięknie. No nie wierzę. Nie odebrałem swojego zamówienia na Thompsona. Ja pierdzielę. Muszę się wracać. Jesteś plutki. Wracamy. Dobrze, że mieszkam obok. Gorzej by było, jakbyśmy mieszkali po drugiej stronie mapy. Kupili coś i zapomnieli tego odebrać. To już byłby problem. Jestem gotowy. Idziemy na rajda. Postawiłem sobie jeszcze rafinerię. Przebaliłem co nieco paliwa. Rzucę jeszcze troszkę, jak nas nie będzie, to powinno się co nieco tego przepalić. I idziemy. Ruszamy. Jestem gotowy. Mam ekwipunek cały. 8 saczeli powinno wystarczyć. Jeżeli nie, no to się jeszcze wrócę po kolejne 4. Nawet nie wiecie, jakiego mam stresa. Powiem wam, że nie lubię rajdować. Mega mnie to stresuje. I wolę sobie farmić jakieś beczki, nic nie mieć. Ojej, dobra. Lecimy. Myślałem, czy od sufitu nie wejść, ale jednak większa szansa jest zrobienie tego od drzwi. Tak więc zaczynam od 4 saczeli. Są. Czy to są garażówki? Kuźwa, to są chyba garażówki. No ja pierdzielę. O, ktoś do nas idzie, patrzcie. Ktoś się skusił. O, shit. Jest, mamy go. Semika. Podnieś szybko plecak. Dobra, spadamy. O cholera, latarkę miał w Thompsonie. Ja cię kręcę. Tyle czasu i szukałem, próbowałem zdobyć, a tu proszę. Sama do mnie przyszła. Niestety na garażówki potrzebujemy jeszcze 9 saczeli, więc nie wiem, czy mi się to opłaci, no ale spróbujemy. Trzeba było się żony posłuchać i wejść od sufitu, byśmy mieli 10 saczeli, by było z głowy. A tak użyłem 8 i jeszcze 9 trzeba zużyć. Dziękuję za tą Thompsonikę, kolego. To jest chyba jego baza. Dobra, nie ma co. Biegnę tam od razu z tymi saczelami, bo gościu chyba chciał się z powrotem tam zbudować, więc rozkoź śmierć. Kurde, postawił drzwi. Kolejnik jeden, no. Ajajaj, czyli to jest jego druga baza. No i wszystko ulepszone do metalu już. No ja pierdzielę.
Nie wierzę. Online rajdzik. O! Ktoś kupił prawie wszystkie beczki od nas. Mamy 720 skrapa. O, cholera. O, zdobyliśmy jeszcze kilt na tyłek. Rewelacja, będę mógł się nauczyć. Semika, amunicję, kurtkę i skórzane rękawiczki. Uczymy się wszystkiego, mam 915 skrapa po nauczeniu się już latarki. Mogłem z tą trójkę zrobić, ale wiem, że nie będę korzystał z tamtych rzeczy, więc nauczmy się czego się da. Dobra, tamten gość miał farta niestety. Zdążył to ulepszyć i tak dalej. Zobaczymy sobie co tutaj jest. Tu jest ciekawa baza z high quality. Tylko jestem ciekaw co ona tam ma w środku jeszcze. Czy gościu ma garażówki, czy tylko takie drzwiczki. Jeżeli tylko takie drzwiczki, to będzie to łatwo zrajdować. Dobra, zacznijmy od tego, że zobaczymy co jest za tymi drzwiami. 4 saczele. Dobra, lecimy, nie ma co się tak czaić, bo będzie jak ostatnio. Ocie panie, drzwi z haku. Okej, okay. Czego się nie spodziewałem. No to kolejne 4 saczele zmordowane. Wiecie co, raz się żyje, jak to ma być jackpot, to warto zaryzykować. Wchodzimy tam, 15 saczeli. Co wy na to? Zostaną mi wtedy 2, więc jeżeli tam coś jeszcze będzie, nawet zwykłe takie drzwi, o, takie tylko, że podwójne, no to ja tam nie wejdę już. Ktoś mi tu biega pod bazą. Dobrze, że akurat usłyszałem wychodząc z 15 saczelami, bo mógłby być problem. Kawalny. O kurwa! Jak ja zginąłem i z czego? Aha. Z debeka. Okej. Okay. Mamy 17 saczeli. I 550 skrapa. Mógłbym się czegoś jeszcze nauczyć, ale skupmy się na jakimś rajdzie. Idę znaleźć jakąś bazę. Ostatnio rozwaliliśmy tutaj drzwi zwykłe metalowe i widzę, że nikt tego nawet nie ruszył. Czyli albo ta baza jest nieaktywna po prostu już, albo tam nic nie ma po prostu. To jest druga szansa. Ktoś przestał grać? No nie wiadomo, jest dużo szans. Dużo rzeczy, jakie tu się mogły zadziać, no ale można by spróbować tą bazę wysadzić. Z 15 saczeli, nie wiem czy to będą jakieś drzwi czy nie. Ale jest duża szansa, że nie będzie. Jak nie znajdę nic innego, to wrócimy się tutaj. Dobra, jak ta baza? Gościu zupgrade'ował to do high quality. O, i widzę, że jest rozwalona. No to powiem wam, że ciekawie. Ciekawe, jak tu ktoś wszedł w ogóle. Nieźle. To natomiast jest jego druga baza. Więc ciekawe, czy trzymał wszystko tu, czy tam. Tu jest mniej bezpiecznie. Wydaje mi się, że tam wszystko trzymało, to była jego baza taka startowa. O, tu może być ciekawie, bo już daszek jest w miarę rozwalony, czyli 679 zostało tutaj jeszcze punktów do zbicia. Można by było też wejść drzwiami, ale nie wiem czy to nie idzie to tak cyk, 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 cyk. Dobra, wiecie co, idziemy tam, ale nie z taką opcją jak myślałem na początku, tylko nie będziemy wychodzić tam sufitem, tylko wejdziemy sobie normalnie drzwiami, bo drzwi też są do połowy mniej więcej ściochane, więc około 2 saczeli powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że zostanie troszeczkę i trzeba będzie dawać kolejnego saczela, bo byłoby szkoda. No to jesteśmy. Kurde, tu jednak 3 saczele pójdą. Raz, 2. No, zobaczymy. No. Nie będę tak wróżył z karty, ale wydaje mi się po obliczeniach w mojej głowie, że jeszcze jeden potrzebny będzie. 30, no niestety. Raz, 2, 3. No i tu jeszcze jedno, dobra. Wracam po saczele szybko. Ktoś tu szedł do nas. Za oko. O nie, ale tak trasze miał. Cholera.
co za gosty. Czeka, patrzcie. Kurde, dwa nie wypaliły, serio? Raz, dwa. Znowu, ja cię kręcę. Ty, no co jest z tym satchelem? Ja sobie robić jakieś? Buchaj. Bezpiecznie. Zobaczmy, co tutaj siedzi. O matulo, ktoś tu chyba mieszkał i się kuźwa prowadził. Ja tam zawsze farta, co? Do tych rajdów. O matko. Chyba od następnego wipe'a nie będę się już bawił w rajdowanie, tylko skupię się na handlu i dobrej zabawie.